Konie ruszyły. Niezły start, jak na tak liczną stawkę. Przez moment prowadził Sebastian, ale tam już go chyba wyprzedził Wasilew. Tak jest. Wasilew, Sebastian, tam jest także w czołówce Prince Kalipo. To jest pierwsza trójka, za nim Edorma, Zachim, z tyłu galopują Schedan, z tyłu galopuje Zlatan i również trzecia od końca, tam jest Espona. 1400 metrów do celownika, mocno Wasilew, tuż przy nim Prince Kalipo. To jest pierwsza dwójka, jakieś dwie, trzy długości, za nimi galopuje Sebastian, za Sebastianem Zachim, jest tam Edorma, do przodu przeszła Akbaretka, galopuje w tej chwili na piątej pozycji, pozostałe konie, z tyłu ciągle ostatni Schedan. Mają około jeszcze 1000 metrów do słupa. Wasilew, on dyktuje tempo przy wewnętrznej, blisko niego większym kołem Prince Kalipo, za nimi trzyma się Sebastian, obok niego Zachim, Akbaretka, jest tam także już w czubie również Darduni. Ostatni Schedan. Na prostą wyprowadzi jednak Wasilew. Wasilew, blisko niego Sebastian, od pola próbuje rozpocząć finisz, ale nie daje rady, już słabnie. Wasilew jeszcze się utrzymuje, lekko przy Hanacie Zachim, doskonale polem finiszuje Espona. Wasilew jeszcze jest pierwszy, ale Espona tutaj kapitalnie od pola przyspieszyła. Wasilew, Espona przy kanacie Zachim. Kilka koni walczy w jednej linii. Także tam przeszedł, ale to już jest nieistotne. 150 metrów przed słupem Espona i Wasilew. Tylko te dwa konie. Espona, Wasilew, Wasilew, Espona. Za chwilę celownik i w słupie te dwa konie wpadają razem. Trzeci będzie Schedan, z którym nawiązał walkę Nicolas. Teraz jako ostatni kończy Prince Kalipo.